Witam wszystkich z Palmyry, starożytnego miasta Palmyry, zniszczone w większości przez ISIS, ale dalej ostały się ruiny. Tam daleko widać cytadelę i pozostałości z tego miasta, ze starożytności. Palmyra pochodzi z 5000 lat przed naszą erą. No i niesamowite tutaj być. Coś jakbym dojechał do, nie wiem, Timbuktu w Mali dla mnie. Po prostu niesamowite uczucie. Widziałem dużo wozów opancerzonych, zwłaszcza z rosyjskimi flagami. Często też stoją żołnierze z całym wyposażeniem, karabiny, kamizelki kuloodporne. Widać, że no tutaj już jest takie terytorium bardziej restrykcyjne. Szukram. W Palmyrze tutaj zostało wszystko zniszczone przez państwo islamskie. Kolumny pochodzą z II wieku, a mury z III około naszej ery. Użyto 20 ton dynamitu do wysadzenia tego budynku. Najpierw podstawiono 10, to nie zadziałało, potem kolejne 10 i w końcu państwu islamskiemu udało się wysadzić ten teren. Palmyra została odbita z rąk ISIS przez Rosjan i wojsko syryjskie w 2017 roku. Na YouTubie można zobaczyć nagrania z tego wydarzenia. Szukran. Ciężko się idzie po tych schodach. Trzeba uważać. Oho. Nigdzie nie ma zamontowanych barierek ani niczego takiego. Tak jak został zachowany po działaniach wojennych, tak i teraz chodzę. Schody. Tyle z nich zostało. Niezalecane dla ludzi z chorobą wysokościową, lękiem przed wysokością, bo wszędzie są jakieś dziury, w które można wpaść. No a wtedy tyle by było z nagrania. Cała świątynia, którą obecnie pokazuję, została zniszczona przez ISIS. Użyli materiałów wybuchowych i wszystko rozwalili. Dodatkowo znalazłem coś takiego. Łuska od naboju leżała na ziemi. Czasami się je znajduje. Rzadko, bo zostały uprzątnięte, ale co jakiś czas. I jeszcze przykład, że można marnie skończyć, jak się nie uważa.
No czym te schody się trzymają? Ale tam jest pusto pod. I know what I want. Yeah. Ooh. Thanks. You too. W Palmyrze istnieje coś takiego nawet jak Imperium Palmyry. Mieszkańcy to byli chyba Palmyrejczycy, jakoś tak. Bo kiedyś to było uznawane jako prowincja Cesarstwa Rzymskiego, a obecnie to Imperium Palmyry z wpływami Cesarstwa Rzymskiego. Ale powiem, że podobne do Babilonu i tych wszystkich innych starożytnych cywilizacji, bo to podobno od jednego głównego ludu pochodzi. Ten fragment to nie wybuch. Pochodzi od bomby, która nie zadziałała. Jest strasznie ciężkie, powiem szczerze. Ojos, prawie mi upadło. Jest ciężkie jak na coś tak małego. Cięższe niż zwykły kamień. Nie jakiś rodzaj żelaza, metalu. Nie wiem, z czego się bomby robi. Nigdy jeszcze nie konstruowałem. Odłożę na miejsce. So, just a point here. No problem. Just about the treatments and so. Animally, they were. Tam widzicie wejście dla zwierząt. Ale nie była taka arena jak w starożytnym Rzymie, tylko raczej wejście dla wielbłądów, koni, owiec. I często ludzie zbierali się w tym punkcie, żeby oglądać festiwal, albo po prostu jak przyjeżdżała jakaś karawana, żeby obejrzeć te wszystkie zwierzęta. No bo dla tych ludzi to była atrakcja, jak musieli siedzieć w jednym miejscu, nie byli tak mobilni jak my obecnie. No to każdy odstęp spod normy był ciekawy. No i w tym wejściu, przez to wejście zwierzęta wchodziły, a na górze znajdowały się takie kolumny. Obecnie przetrwało w tym miejscu może 10-15% wszystkich kolumn, bo zostały wysadzone przez ISIS. W Palmyrze istniało coś takiego, że jak mężczyzna z kobietą brali ślub, to nie tak jak obecnie, że istnieje coś takiego jak noc poślubna u nas, a kobieta spędzała noc z księdzem. Znaczy księdzem, to nie był ksiądz. Ten, kto udzielał ślubu. I nawet mają coś takiego jak święty seks, tak to nazwano. Elegancko sobie to ustalili ci księża. A, no i jeszcze było coś takiego jak Miss Palmyry. Najładniejsza dziewczyna w całym tym mieście była poświęcana raz na 7 lat. Wybierano ją i poświęcano do bogów. Jeszcze tutaj. Widać takie zdobienia, można zobaczyć. Symbol mężczyzny, a to symbol kobiet. I oznacza odrodzenie. Tą ciągłość, że z kobiety i mężczyzny rodzi się życie. No wiecie, co mam na myśli. I w ogóle ten kamień on był chyba 50 metrów dalej, a w wyniku wybuchu tak rozrzuciło te wszystkie skały, że no wiecie, odłamki poleciały o 20 metrów, a nie, chyba nie muszę mówić, jak to ciężkie jest. Jeden mężczyzna, nawet pudzian, nie byłby w stanie tego udźwignąć. Nawet myślę, że w kilka osób byśmy nie dali rady. Podobno jeden taki kawałek, o Jezu Święty, żebym sobie nóg nie połamał, taki jeden kawałek jest warty kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Kuszące w sumie, ale nie wywiozę poza Syrię. Na lotnisku mnie złapią w Libanie, albo już na granicy syryjsko-libańskiej, bo zamierzam wracać przez Bejrut. Bejrut, Cypr i Cypr, Warszawa. Dosyć tanio wychodzą połączenia. Bo zaczynałem w Ammanie.
najwięcej skał, w sensie murów i kolumn tych akweduktów, które tutaj są, bo też były akwedukty, ucierpiało pod koniec walk, gdy ISIS się wycofywało, to niszczyli wszystko ze sobą, tak zwana ta technika spalonej ziemi, zapoczątkowana przez Rosjan. No i oni dali idealny przykład, jak ją stosować w rzeczywistości. Mam na myśli ISIS, bo wszystko zniszczyli. Miasta też ze sobą podkładali ładunki wybuchowe i rozwalali w pył. Ładna pogoda dzisiaj. Mimo, że jest 6 styczeń, to 20 stopni, słoneczko, czasami jakiś wiatr zawieje, jest naprawdę przyjemnie. W lato tutaj potrafi być po 45 stopni, więc raczej niezalecana pora roku. Szczerze nie wiem, z czego to może być zrobione. Nie z żelaza jednak, może ołów, albo jakiś tam specjalny stop do tworzenia bomb. Nie znam się na tym. Odkładam na miejsce. Bo jak pierdzielnie, to nic za mnie nie zostanie. Nie, no to już... No, no, I don't smoke. Papierosa mi oferował. To raczej nie powinno wybuchnąć, bo no przecież został sprawdzony już po kilkanaście razy. Chyba. Kolumny za mną miały przed wojną 17 metrów wysokości, bo to nie było tak zniszczone jak teraz. Palmyra była naprawdę dobrze zachowana. Pozostałości kolumn, te bryły, które tutaj leżą, one też stały chyba na 12 metrów wysokości. Zostały wysadzone. I tam w tych kolumnach następnych, nie wiem, czy to widać na GoPro, raczej będzie widać. Są normalne dziury po kulach, ale czymś ostrym musieli w to nawalać, bo są dużych rozmiarów. Naprawdę, Palmyra to jest przykład brutalności tych działań wojennych w stosunku do dziedzictwa kulturowego. Bo przykład brutalności w stosunku do ludzi, Aleppo jest świetnym przykładem, albo Homs, jak to zostało w ogóle zniszczone i w jakich warunkach oni muszą teraz żyć. Ale typu, przecież w Palmyrze, dlaczego to się toczyły jakiekolwiek działania wojenne? Mam na myśli, to miejsce nie ma żadnego znaczenia strategicznego. Po prostu ISIS wysadziło, żeby pokazać światu, że mają gdzieś wszystko, co starożytne cywilizacje zbudowały. No i tak naprawdę nie widzę sensu takich działań. Tylko zaskarbienie sobie wrogów. No ale może o to im chodziło właśnie. Żeby świat ich znienawidził. Oczywiście większa krzywda stała się w Aleppo. Bitwa o Aleppo była bardzo brutalna. Nie liczono się aż tak z cywilami. Zwłaszcza państwo islamskie. Albo Raqqa. To co tam się stało jest niewyobrażalne. Ludzi spychano z najwyższych budynków. Chrześcijan ukrzyżowano, bo tak sobie umamili. Nie ma za wielu miejsc na świecie obecnie, które są jak Syria, że wystąpił taki konflikt. Irak, Afganistan, niektóre kraje w Afryce. Ale i tak Syria jest prawdopodobnie najgłośniejszym konfliktem. To też, o tutaj zobaczcie. Jest wypełnione cementem, czyli to pochodzi typowo od Rzymian. Greków a Rzymian różni to, że Grecy w kolumnach nie używali żadnego cementu. Znaczy nie wiem, czy to jest cement, ten materiał, który spaja kolumny. Tylko traktowali to jako puzzle, że odpowiednio połączyć i to będzie elegancko w siebie wchodziło. Za to Rzymianie udoskonalili tą metodę i zaczęli jeszcze wypełniać dziury w kolumnach. No klejącym materiałem, dzięki któremu kolumny były stabilniejsze. Dowiedziałem się, że z tym samym przewodnikiem co ja podróżował tutaj do Palmyry, Paweł Krzyk, polski podróżnik, on ma zrobione wszystkie kraje świata. No to pozdrawiam pana Pawła, mam nadzieję, że mnie ogląda, chociaż szczerze wątpię, no ale jak ogląda, to pozdrawiam z tego samego miejsca. Ładnie widać cytadelę w Palmyrze, niestety nie jest możliwe do niej wejść,
bo została przekształcona w teren wojskowy. Rosjanie tam stacjonują, z tego co wiem. Rosjanie i rządowe wojsko Syrii. Rosja ma tutaj duże wpływy, bo to głównie oni odpowiadają za odbicie Palmyry z rąk ISIS. Można znaleźć wiele nagrań na YouTubie od rosyjskich żołnierzy, którzy walczyli wtedy w tej bitwie. Zdobyłem pocztówkę z Palmyry sprzed wojny, no i można sobie porównać. Wyglądało to tak. Obecnie trzy kolumny nie istnieją. To trzeba sobie przewinąć do wcześniejszych nagrań i porównać z tą pocztówką. Trzy kolumny nie istnieją. Mur też w większości ucierpiał. Centrum turystyczne obok Palmyry. Za wielu turystów to tutaj nie ma. Podróżników. No ale jest finansowane przez rząd, to się utrzymują. Główna droga Palmyry, Main Street. O, helikopter tam leci, nie wiem czy słychać i czy widać. Możliwe, że nie. Dużo tutaj jest takich pojazdów wojskowych. Ciężarówki, takie pick-upy z karabinami maszynowymi na wierzchu, jak są z nagrań czasami, na przykład bojowników państwa islamskiego. Tyle, że tutaj to chyba normalni żołnierze, mam nadzieję. Co jeszcze widziałem? Czołgów żadnych nie widać. To może być spowodowane tym, że jednak jesteśmy na pustyni, a czołgi nie są zbyt mobilne. Są mobilniejsze niż kiedyś, ale nadal nie tak jak samochody opancerzone. No i chyba tyle widziałem. No i samoloty w tych bazach lotniczych. Były takie małe hangary i stały myśliwce. Nagrałbym to, ale trochę strach, że na przykład czy ktoś nie zobaczy. Słyszałem o przypadku, że turysta z Francji chyba nagrywał właśnie takie rzeczy i snajper go wyłapał. W sensie nie zastrzelił, ale zobaczył, że tamten nagrywa i miał duży problem. I trochę się boję. Coś spróbuję w drodze powrotnej, ale no może być cienko. Chwilę przyleciał bombowiec. Nie można go podobno nagrywać, ale z partyzanta mam nadzieję, że się zapisało. Z partyzanta uniosłem GoPro i mam nadzieję, że się nagrało. Bo tutaj jest strasznie powalone z tymi przepisami dotyczącymi wojska. Niczego nie wolno nagrywać. No i nie dziwię się, żeby te wszystkie ugrupowania nie znały rozmieszczenia sił wojsk rządowych. Rosyjskich, amerykańskich, bo to przecież ONZ normalnie stacjonuje. W trakcie drogi, jak jechaliśmy, przyjeżdżały trzy samochody Narodów Zjednoczonych na syrenach, więc nie wiem, jakieś szychy. Tak strzelam przynajmniej. Lew na samej górze. To wszystko jest połączone. Lew w Babilonie, lew tutaj, Sfinks w Egipcie jest też podobny. Wszystkie te kultury, naprawdę jak już się kilka zobaczy, są tak ze sobą połączone, czerpią z jednego źródła tak jakby. Ale nie rozumiem jak to możliwe, no przecież... Znaczy w sumie to wszystko było blisko. Babilon, Egipt, Palmyra. Wiesz, to jest na Bliskim Wschodzie wszystko. Poza piramidami, no bo wiadomo, to jeszcze tam Półwysep Synaj i dopiero obok Kairu w Gizie. No ale w sumie to w jednym obszarze się znajduje. Ale na przykład piramidy w Egipcie, a piramidy Azteków. No skądś musieli, chyba że... No nie wiem, ale to wszystko jest tak połączone, że aż naprawdę, jak się nad tym zastanowić, to niesamowite. Co każde 200 metrów na tej ulicy, głównej ulicy w Palmyrze, co 200 metrów są rozlokowane toalety dla mieszkańców. I tutaj jeszcze kolumny wzdłuż ulicy. Prowadzi, tam widać dalsze pozostałości. I prowadzi od świątyni do, tam na górze jest świątynia, prowadzi od świątyni do miasta po prostu.
Marmur z XII wieku, oryginalny, nie odnawiany ani zmieniany w jakikolwiek sposób, oddawany do muzeum, tylko już od XII wieku jest tutaj. Kolejne zdobienia na kolumnach. Te wyglądają naprawdę ładnie. Osobiście powiem, że jedno z najpotężniejszych UNESCO, jakie odwiedziłem. A mam ich 90... Nie 90, 76. To Palmyra jest na pewno top 3. Bo jeszcze rywalizuje z Babilonem. Konkorwa też niesamowite wrażenie. W Kambodży. Arena w Palmyrze. W tamtym miejscu znajdowało się wejście dla ludzi wyższej klasy, arystokratów i bogatych mieszczan. To dla normalnych ludzi. A w tym mniejszym dla gladiatorów i dzikich zwierząt. Obecnie, jak mamy na przykład na stadionach reklamy nie wiem, PlayStation podczas meczów piłkarskich, to tak samo tutaj w starożytności znaleźli sposób na reklamowanie produktów firm i w te dziury zaczepiali jakimiś tam hakami, kawałkami drewna na przykład materiały reklamujące daną osobę. Podczas wojny miała tu miejsce taka sytuacja, że ISIS złapało 60 żołnierzy. No i zrobili im zdjęcie, postawili ich na tej scenie, zrobili im zdjęcie, a potem ustawili w tych otworach, w tych półokrągłych otworach. I wszystkim po kolei obcięli głowy, nagrywając to. To miało miejsce właśnie w tym, na tej arenie. 60 żołnierzy. Zapomniałem wspomnieć o Palmyrze. Nie dość, że potrzebne jest zezwolenie Ministerstwa Turystyki, żeby tu przyjechać, jeszcze Ministerstwa Obrony nawet. Tam chodzą żołnierze i mnie pilnują. Ze trzech ich jest. Aczkolwiek jakby tu wpadła banda uzbrojonych terrorystów, to myślę, że niewiele by zdziałali. Oczywiście to jest taka sytuacja, po prostu dałem przykład, nie ma raczej takiego zagrożenia, że coś nam się stanie jako turystom. Znaczy zagrożenie istnieje, ale nie jest aż tak duże, jak mogłoby się wydawać. Wszystko jest obstawione militarnymi checkpointami, mnóstwo kamer tutaj postawiono, więc nie czuję się jakoś... Nie miałem momentu teraz w Syrii, że czułem się niebezpiecznie, że coś mi zagrażało, albo jakby ktokolwiek mi groził. Nie miało coś takiego miejsca. Naprawdę tutaj żyją życzliwi ludzie. W ogóle tu doszło do jakiejś dużej strzelaniny, bo zobaczcie. Pierwsza kula, łuska, bo to już nie jest kula. Druga, trzecia tutaj gdzieś była. Ogólnie naliczyłem z 10, około 10. No oni to uprzątają, czyli musiało być ich więcej. Więc doszło pewnie do jakiejś konfrontacji między ISIS a wojskami rządowymi. Ciągle mówię wojska rządowe, bo najłatwiej tak ten, albo wojska syryjskie w sumie mogę mówić. Na jedno wychodzi. Chodzi mi o zawodową armię Syrii. Chociaż nie wiem, czy ona taka zawodowa, bo ochotnicy do niej wstępowali. W pewnym momencie zaczęło im brakować po prostu ludzi. Nie dość, że się wykrwawili w walce z rebeliantami, to jeszcze potem przyszło ugrupowanie terrorystyczne. Nawet dwa, bo Al-Kaida tutaj chyba też funkcjonowała, albo nawet funkcjonuje. Nie jestem pewny. No i wiadomo, że każda osoba była dla nich ważna. Nawet prezydent sobie zrobił zdjęcie, jak to jest to amerykańskie, co pokazuje, że I want you, jakoś tak. To takie, jak stoi ten mężczyzna i palcem pokazuje w plakacie. Pewnie znacie, dosyć znane. O, pięknie. Kolumny, pozostałość 6-kilometrowego muru, muru obronnego oczywiście. O, w meczecie się modlą. No i co to dala Palmyry w górze?
Palmyra miała 6 km muru obronnego i wewnętrzu pomniejszy mur. Pomiędzy tymi dwoma murami było najstarsze więzienie w ogóle na świecie w historii. No i to wyglądało tak, że jak przybywała karawana z wielbłądami, to na pierwszym murze płacili, przy pierwszym murze płacili podatek od wejścia i podatek od ochrony aż do Eufratu. Czyli to jest 200 km stąd, przez Palmyrian. Ustanowiono tutaj właśnie nawet prawo podatkowe. Ona jest w Muzeum Damaszku w Syrii, czyli stolicy. Tyle zostało z tych czterech kolumn. Trzy zostały całkowicie zniszczone w wyniku wybuchu spowodowanego przez ISIS. Wystają druty. Widać, że to jest nienaturalnie zniszczone. Nie tak jak w Grecji, Turcji albo Egipcie, że przez upływ czasu, tylko przez człowieka. Jednak się pomyliłem i według jakichś źródeł Palmyra pochodzi z 7000 lat przed naszą erą. Naprawdę stare miejsce. Tak jak Damaszek albo Aleppo. Czyli obecnie mają ponad 9000 lat. Niesamowite. I jeszcze poza tym Aleppo i Damaszek są ciągle zamieszkane. Na myśli to, że od 9000 lat ciągle ktoś tam mieszka. Po Palmyrze następny cel to... znaczy wracam z Palmyry do Damaszku, a z Damaszku do Bosry. Nie mylić z Basrą w Iraku. W Bosrze też jest stary amfiteatr. Ale więcej powiem na miejscu, żebym się nie wyprzytykał ze swoich kwestii. No i wtedy do Libanu. W Libanie jeden dzień, w Bejrucie. A potem Cypr. Ale Cypr to już taka typowo przesiadka.